Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Boluś i bardzo serdecznie witam w kolejnym odcineczku. Sami dobrze już widzicie, gdzie po sąsiedzku, mister Adamo ze mną. Dzień dobry. O Boże, ja tak czekam, mówię, kurde, czy on już jedzie do mnie z powrotem, czy co, bo go tu nie ma ze mną. A ja chciałem dobiec do sąsiada. A ja najlepsze, to co miałem podniesione, nie? Ja miałem podniesione i tylko tak głowa się odchyliła i było widać, jakby ktoś się patrzył w filmie. Szkoda, bo... Bardzo fajnie, że udało ci się przejechać ode mnie do ciebie, czyli tutaj 20 metrów. Nic się nie stało. Na razie. W drogę. Daj Boże, myśmy tak mieszkali. Sam przedjechał, także daj Boże, żeby bo tu troszkę mordo, sobie trasy robił. Tu mordo za tym zawinklim wypadek był wczoraj i 3 godziny stałem w korka. No to w ogóle nie zaszkodzi, nie? To tam to jest luz. Nic się nie stało. Ogółem całe te podłączony siemniczek z tyłu mamy, w John Deere'ku sobie siedzimy i jedziemy na piękne siewy kukurydzy gotowanej. Tutaj nie zmieniłem, bo wcześniej siałem sobie buraczki. Ogólnie dzisiaj testujemy 60 bitrate'u tysięcy, bo ogólnie ostatnie odcineczki ważą mi tak dużo, że to jest totalna tragedia, bo ważą po 30 giga, więc moim zdaniem to troszeczkę za dużo. Dlatego dzisiaj sobie zrobiłem ustawienia chłopacy. Miejmy nadzieję, że nic się złego temu odcineczkowi tutaj nie wydarzy i na YouTube go zobaczycie prędzej czy później, bo oczywiście nasz cudowny YouTube no nadal nie ma zamiaru. Po tygodniu czekania sprawdził mi je w niedzielę, także 3 dni tutaj mogliście się cieszyć odcinkami, ale już niestety na czwarty trzeba będzie pewnie poczekać, bo już drugi dzień jest na kanale i niestety to nie jest sprawdzone. No cóż poradzić, mogę na to. Jedziemy sobie na moje nowiusieńkie pole i nie skręcamy tutaj. Jedziemy sobie na moją dzierżawę, to się nazywa typowo dzierżawa. Bo to tamto mam kupione i czekaj, ta jak się tu jeżdżę? Czy sąsiad ty jeszcze masz drogę z tyłu? Możesz jeszcze taką drogę z tyłu, czy nie? Jeszcze. O, na najbliższym skrzyżowaniu skręć w prawo. O Jezus, ale że mnie uważaj, bo tam jest niży. O, to jak ja tu będę chciał stacjonować na tym polu troszkę części, no to chyba. Bo ogółem jest bardzo. Znaczy zjazd jest spoko, gorzej jest podjechać pod górę. Mój Jezus, sąsiada nie widzą, nie bije. Widzimy rzepaką. Widzicie, jaki ten rzepak jest wysoki. To jest jo. Szok. A propos pieniążków, zakupiłem tak to, sobie pieniążków dwie paletki. Jedna z nawozami, druga z nasionami i sprzedałem. Sprzedałem, bo szkoda mi było. Potrzeba mi pieniężków i szkoda czasu tracić, trafił się kupiec i sprzedałem zgrabiareczkę. Dostałem za nią jeszcze 4,5 tysiąca w sklepie, także dobre i to. Okej, kukurydza wszystko ładnie, pięknie jest, można łopuszczać. GPS-a wgranego mamy, Sąsiad, kurde, ja sieję czy nie sieję? No masz nie sieć? Nie, sieję chyba. Łopieru niasty, jaka taka sama brała tekstura, ja siejesz. No. To kukurydza, Boże, tak? Tak, tekstury są tragiczne pod tym względem. O mój Boże, serio? Będziemy tu dzisiaj mieli, no dobrze, że mamy GPS-a, tak? No tutaj kupiłem wreszcie, znaczy tak, wydzierżawiłem troszeczkę lepsze. Pole ostatnio padało i powiem wam, faktycznie ta ziemia trzyma tak wodę jeszcze. Ale że tragicznie, bo nic nie widać. Niestety, ale aha, mam tutaj jest nawiezione to pole. Dlatego też teraz ja nie mogę robić nawożenia, przez co już jest od razu taka ciemna tekstura. No dobra, trudno, jakoś damy radę, będziemy jeździć raczej bez znaczników. Damy bo są radę, one niepotrzebne. Damy radę. No i przy 3-metrowych siewnikach to ten znacznik czasami jest tak szeroki, że praktycznie połową ciągnika po tym jadę. Więc sobie odpuszczamy. Okres wjazdać był u mnie, no już naprawdę minął nam dosyć szybko, za dużo żeśmy nie nagrali. Ważne, najważniejsze to było wszystko to, by ogarnąć nasze piękne po sąsiedzku. To się udało. I co wam się udaje? Bo udaje wam się pięknie oglądać te odcinki, bo naprawdę jestem tak zaskoczony, że ta seria teraz robi takie zasięgi jak wcześniej, no na początku jak robiła. Naprawdę mega się cieszymy, że przy tak większym rozwoju to wam się podoba. Boże, wreszcie mam pole, które gdzieś dochodzi do drogi z samochodami. Przecież to jest coś pięknego. A no ja, bo ty nie masz. Kurna dziot, ale to nam się teraz ułożyło. Nie wiem, chyba będziemy sobie kukurydzę później obsiewać tutaj gdzieś. Dopiero później na poprzeczniaku, na sam koniec. Okej, opuszczamy, GPS-a włączamy i możemy sobie tak jeździć. A no, bogactwo jest, to i GPS się znajduje, także dzisiaj naprawdę ratuje nam tyłek. Powiem wam szczerze, jak ja bym miał dzisiaj po tym jeździć,
to nie wiem, czy bym nie przerwał odcinka i bym pewnie coś cudował, żeby tu innego zrobić, bo no tego tak wiecie, jak z daleka się przebiega spół na pola, to tego tak człowiek nie zauważa. Dopiero jak się wjedzie tym silnikiem i faktycznie się zrobi, no to jest tragedia. Kurna dziot, tutaj nam chwasty wypierdzieliło. Trzeba będzie tu później przyjechać i coś tu ogarnąć, bo to prawie parę dni temu, żem ogarniał to pole. A tu proszę bardzo, jak tu się, co tu się stanęło? Także daj Boże, żeby jak najprędzej też ten odcinek wyszedł, bo teraz każdy odcinek no bije naprawdę piękne rekordy. Każdy na karcie na czasie ostatnich trzech, powyżej 100 tysięcy, naprawdę no dziękować z całego serduszka wam tylko mogę, że doceniacie tę naszą pracę i że tak pięknie się to przyjmuje. Dzisiaj za dużo nie planowałem na odcinek. Prawdopodobnie będę chciał to zasiać, bo ogólnie, tak powiem wam szczerze, głównie zostały mi tylko siewy. Najgorsze jest to, że głównie moim ciągnikiem takim typowo dużym do ogarniania no jest oczywiście John Deere, więc on chodzi z większością maszyn, typowo z siewnymi maszynami, jeśli chodzi o to. I troszeczkę z tym jest ból, bo no będę musiał teraz troszeczkę tym ciągniczkiem więcej podziałać, więc mam nadzieję, że... Ty masz tak samo jak ja z Belarusem teraz. Tak, tutaj niestety, ale faktycznie trochę to boli, bo mówię, a porobię sobie coś jeszcze, mówię, pojadę pogruberować, no ale niestety z gruberowaniem też nie jest tak ciekawie, bo mam przecież tego agromasza 3-metrowego, no a on lekki nie jest, jak sami dobrze pamiętacie, przy zjeżdżaniu z lawety. No i kurczę, troszeczkę jest to, że John Deere będzie mocno wykorzystywany na tą wiosnę. I sobie nie podziałałem, mówię, dobra, to może chociaż Internationala wykorzystam i pojadę sobie pokosić łączki. No ale kurde, mówię, dopiero przecież te łąki żeśmy ogarniali na poprzednich odcinkach. Może nie łąki, tylko że kosiarka była używana, bardziej o to mi chodzi. Dlatego też mówię, no teraz to nie ma sensu chyba się w to bawić i najwyżej sobie jeszcze odczekamy. Bo ty sam się od kiedy się zabierasz za koszenie łąk? W następnym odcinku prawdopodobnie. Oho. Tak mi się także zdają. Ja prawdopodobnie co zrobię, to zrobię tylko coś takiego, że skoszę sobie teraz na następnym odcinku, jak sąsiad będzie kosił. Zgrabię i zrobimy seprasowanie. Bo tego w tym sezonie nie było. I to by chyba pasowało, żeby to tak wyglądało. Nawet się fajnie zrymowało. Także będziemy sobie to myślę, że cisnąć. Bardzo serdecznie też zapraszam na 50 twarzy do Tanasa, bo dokończył sobie nagrywanie łodzineczka u Ładasia. Więc naprawdę fajnie, bo będzie miał też Tanasisko co sobie wrzucić. Ja powiem wam szczerze, po tej przerwie, którą miałem, mówię, to związane też nie tylko z takim ala okresem wakacyjnym, ale też powiem wam szczerze, w większości ta przerwa była przez to, że ten YouTube był jaki był. I powiem wam szczerze, mi się tak teraz chce nagrywać, nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że największą robotę tutaj Farmers Live zrobił, bo mam taką chęć do nagrywania, ale też i już nie tylko tej serii, bo mówię i po sąsiedzku o wiele lepiej nam się teraz nagrywa przy tak mniejszych lagach. No może gdyby YouTube nie odwalał taki maniany jak odwala, to... Jest ta maniana, mana. By było o wiele ciekawiej, no ale no także coś... no niestety najgorsze jest to, że ja mam chęci do nagrywania, przyjdę, nagram dwa dni z rzędu, widzę, że to nie idzie i odpuszczam, tak jak miałem to w tamtym tygodniu, nagrałem trzy odcinki i nagraliśmy trzy odcinki dla was i nie szło to, zostawiliśmy to i po tygodniu jak zobaczyłem, że ten, to mówię, ale fajnie, nie, jeszcze tym bardziej, że ja miniaturki miałem porobione, wszystko, to tylko przychodziłem, wydawałem, mówię, dobra, spoko, nie wiem, będzie trzeba zrobić jakiś tryb nagrywania w dwa dni i wszystko na tydzień i czekania tygodnia, żeby to później wydawać codziennie i to tak wiecie, jakbym nagrywał idealnie 7 filmów, to później jak mi wszystko nagle sprawdzą, to by idealnie pasowało, no ale niestety no tak pisaliście mi też dużo komentarzy, chciałem, żeby stworzyć nowy kanał i wszystko, nie no, to by było głupotą, powiem wam szczerze, nie mam zamiaru teraz na czymś, co pracowałem kupę lat, żeby teraz tworzyć nowy kanał po to, że YouTube ma jakiś problem i nikt nie potrafi mi z tym pomóc, bo ani sieć partnerska, ani YouTube nie odpisuje, także no naprawdę mega, mega ciekawie, z tego co tylko wiem, to niby dużo YouTuberów też tak ma i... No i niestety tak, no tak, to, tak się YouTube zmienia, jak świat się zmienia, to YouTube też się musi zmieniać. Tak, kiedyś nie można było przeklinać, teraz jak się ogląda niektóre vlogi, niektóre filmy, to więcej ludzie przeklinają niż to było kiedyś, nawet możliwe bez tych wszystkich. I YouTube jakoś się do tego nie przyczepia. I jakoś tu się nie przyczepia, a my przestaliśmy to robić, przez co też straciliśmy, bo wiadomo zawsze, gdy... Zresztą staliście nas z tego może nie z bluzgania, tylko że... Wiadomo, odwalania. Czasami gdzieś coś się odwaliło, coś się przebluzgało. Ale podczas odwalania tak, też bluzgi zawsze wlatywały. Tak. To było akurat najbardziej, że tak powiem, podczas tego największej... Ale jakimiś godziny, psychopatami nie byliśmy, co nie rzucali łbami na prawo i lewo. Tak? Nie wiadomo w ilu...
Dlatego lepiej coś tam sobie zarzucić raz na ruski rok i być sobą, niż nie wiem, udawać teraz, że nie będziemy nic w ogóle przeklinać. No ale mówię, zrobiliśmy wszystko tak, jak YouTube chciał. Ja nie lubię takich rzeczy robić i nie lubię, jak ktoś coś mi narzuca. Lubię, jak sobie sam mogę coś po swojemu ogarnąć. A, lubię se tak lekko rzucić przecinkiem na prawo i lewo. Dokładnie, więc... ugółem tego. Mam nadzieję, że nie chcą wiedzieć, co sądzę na ich temat, jak to oni sobie sprawdzają, także... Bo on nie wie, że duże aż chuligana, jak mają na YouTubach. Także mniejsza z tym. Skupmy się tu dzisiaj na robotce, także dzisiaj, jeżeli uda mi się to skończyć, a widzę, że to jest 11 minuta i 1/3... Ja ci, mordo, powiem, że fanie i fanko, chodźcie do mnie na bronowanko. No, takie tytuły. Właśnie, ja powiem, może sąsiad przyjedzie i pomoże, ale tak teraz patrzę i kurde, przecież ja tylko mam siewnik do kukurydzy. A no właśnie, no to też nie było. Nie bardzo sąsiad. Cóż zrobić mogę. Chcieliśmy się podzielić czy cokolwiek do zrobienia, żeby było. Także mniejsza z tym, 35 kilo nasion, nie wiem, czy to kilo 35 minut już odcinka. Nie, daj Boże, żeby mnie starczyło, bo chciałbym ino dojechać pięknie do samego końca z tym. No, ogółem powiem, że robię teraz najnowszą dzierżawę moją cudowną, co nie? No. 15 hektarową. Jadę z bronami, bo tu po orce jest, no to kurna, jadę i końca nie widzę, co nie? No kurde. Ile ty tam masz, przypomnij? 2 hektary, prawie. 2 hektary, no to jest... Tak samo co ty, no. Na tym polu co robisz. Jo, tu też jest 2. A ja. A tu nie jest hektar 60? No to jest tam 1,70 czy 1,80. No to kurwa, dobre 2 hektary za okrąg. No tam, bo że piątki to już nie ciągle, nie? Można dużo. Ja mam ogólnie 1,66 tutaj, tak? Jako ornego, ale teraz jak tam trochę se podorałem, to myślę, że jest 1,75, coś takiego. Także spoko. Więc mamy identyko wręcz te. Kurde, nie dojadę chyba do końca, ale to chociaż żebym do supa dojechał, to dobrze, bo zacznę później od supa sysiać. I to będzie i tak będzie dobrze, panie majster. Ogólnie szkoda trochę, bo mówię, wakacje, bardziej żniwa, raz w roku to wszystko jest. Vlogi tak samo u mnie ze żniw raz w roku, a niestety na mój kanał postanowił, że no w te żniwa mnie nie podpromuje i szkoda, bo naprawdę bardzo mała ilość osób zobaczyła w ogóle vlogi z tego sezonu. Więc jeżeli nie zauważyliście, bo YouTube niestety nie do wszystkich zapowiadam, ja, bo na tym kanale, no mówię, ten kanał jest fajny, ale jest dziwny pod względem tego, że raz jeden film potrafi wypromować, nie powiem jak, a kolejny film później jest tragedia, więc tutaj naprawdę daj Boże, żebyście pomieli czas i sobie to na spokojnie obejrzeli, bo mówię, no przy takich... W takiej widowni i przy tym, jaka jest na tym kanale, to na spokojnie połowa powiadomień nie dostała, też już Facebook i to wszystko, to już nie da się tak promować, więc jeśli sobie drugim kanałem YouTube'owym tego nie podpromuję, to może być ciężko. Nie wiem, może zrobimy jakąś sklejankę z GoPro na ten kanał na koniec, nie wiem, zobaczymy, bo planuję takie coś sobie zrobić z całego tego sezonu żniwnego, bo no nie mam zbytnio filmików pod muzykę, znaczy filmików, wiecie, z aparatu, o, bardziej to tak powiem, bo pod muzykę to sobie i GoPro mogę oczywiście, o Jezu, nadrobić, więc tutaj troszeczkę szkoda, ale mam nadzieję, że tutaj na przykład może sobie z samego GoPro coś zrobimy. No, został mi ostatni vlog, taki najciekawszy chyba, bo na spokojnie, gdzie miałem najwięcej czasu, z racji tego, że to będzie już talerzowanie. I wiecie, to już jest taki okres, gdzie my mieliśmy po żniwach, na spokojnie sobie żeśmy tam pojechali, jak była chwila, nikt nas nie goni, mogliśmy sobie talerzować ile chcemy, co robić, co chcemy, no i wtedy sobie mogłem i nagrać film pod muzykę, i sobie vloga na spokojnie nagrać, bo wiedziałem, że nic innego już nie będę nagrywał, więc tutaj baterii mi nie było szkoda, nic, więc naprawdę spoczko, także na dniach jeszcze to wyjdzie, też czekam sobie jeszcze na materiał od Patryka, bo wiem, że nagrywał coś, wiadomo, jest zapierdziel, u nas też jest tragedia tam z pogodą, jak rozmawiałem z Krzysiem. U mnie co się udało, to po żniwach jak już pojechaliśmy, tata miał chwilę i później się już bawił z pogłębianiem i wyczyszczeniem tych rowów. Jest już to wszystko zrobione, ale no niestety tak leje, że to i tak jest cały poprzecznik zalany i nawet tata próbował wjechać tutaj ten na tym polu, gdzie było zalane głównie, bo pojechał i zrobił to koło domu, ten rów najpierw wyczyścił. To na tamtym rowie, gdzie mówię, była ta miotła, gdzie praktycznie nie dało się wykombajnować, bo żeśmy tego nie wykombajnowali, ale chyba to będziecie na talerzowaniu widzieć. No to niestety, ale tam nie szło nawet i cyklopem, żeby cofnąć.
bo się tak kopało, więc jest, jest tragedia, żeby cokolwiek tam teraz zrobić. Nie wiem, jak ludzie w żniwa, bo dostałem ostatnie zdjęcia, że na Solcu jeden kombaj tak utonął, że musieli go ładowarką podnosić, bo nie szło go wyszarpnąć. Także powiem wam szczerze, naprawdę, no, kto, tak nie pomusił, kto nie pomusił, mówię, mniejsze gospodarstwa gdzieś tam jeszcze ponadążały, ale tak jak ktoś miał dużo i naprawdę nie mógł mucić wcześniej, coś było nie tak, no to teraz jest tragedia. Nie dość, że nie ma temperatury, bo mówię, jeszcze jak tam przepaduje, jest wiatr i dwa dni postoi, jest okej. Okay. Ale jak to jest po 8 stopni, po 7 w nocy, po 13-14 za dnia i to pada co drugi dzień, a teraz zapadałem, że będzie padać przez 2 tygodnie, no daj Boże, żebyś tam mieli pomucone i już mogli spokojnie sobie prace pożniwne robić, choć niektórzy nawet prac pożniwnych też nie mogą robić, bo to też jest za mokro. Naprawdę dziwny rok się nam trafił, ja się mega cieszę, że udało nam się zebrać to, co zebraliśmy, że tylko ten dołek był taki tragiczny. I że w miarę było co zbierać, bo mówię, przez te pogody, przez to wszystko, te nawałnice jakie przychodziły, no to niestety, ale dużo ludzi nie pozbierało w tym roku. Mówię, widzę po filmach, po tym wszystkim, nie wiem jak będzie z kukurydzami w tym roku, raczej zapowiadają kolejną falę i to wszystko. I nie wiem jak będzie z pokazami, bo jak sami dobrze wiecie, no trzeci rok z rzędu, no będą pokazy poletek kukurydzy. Ale ciekawe, czy nie odbędą się tak jak w ubiegłym roku, czyli tylko youtuberzy będziemy mogli dawać z relacje mhm. prowadzić. Tak jest. Więc zobaczymy. Bardzo fajnie by było się z wami spotkać, bo mówię, no to jak był pierwszy i najlepszy, jak to mówią. Naprawdę, nie dość, że woda dopasowała, to i wszystko dobrze. Fakt, że no jedynie ten kombajn wtedy Patryka poległ, ale mimo wszystko i tak naprawdę i ludzi było dużo i wszystko udało się w miarę czasie poogarniać. Także no szkoda, bo w poprzednim roku no już niestety pandemia, to wszystko miały być, później pod koniec zostało odwołane. No i niestety pogoda nam nie dopisała, bo od rana nas taki mróz spotkał, że jak sobie przypomnę teraz... Nie daj Boże, bo już nie trzęsie, co nie? Jak sobie przypomnę teraz, jak tam było biało, jakby pojechali na pole i Jorzym zostawił na 2 minuty... Jorzym z Bażim tam to już był cały biały, nie? Normalnie statywu musiałem w rękawiczkach nagrywać, bo się nie dało statywu dotknąć, bo był tak cholernie zimny. Także daj Boże, żeby w tym roku, a się nie zapowiada, wcale się nie zapowiada na to, że żniwa kukurydzy będą wcześniej, bo te kukurydzy jeszcze trochę czasu mają. A co najgorsze jest to, że nie idzie wieża. Nie wiem, co w tym roku sieczkarnie to będą tonąć jedno za drugą, przynajmniej no tam jak Krzysiu mi opowiadał, to mówi, no nie za szybko i nieciekawie to będzie na pewno u nich. Więc daj Boże, żeby ta pogoda się trochę poprawiła, żeby ludzie sobie mogli posprzątać, bo tragedia. Jeżeli człowiek nie mógł na spokojnie sprzątać żniw jednych, a teraz będą problemy jeszcze z kukurydzami, to naprawdę będzie mega, mega ciężki rok, bo jak pamiętamy, no też siewy na wiosnę nie były jakieś mega, tak jak my teraz mamy tutaj dosyć ładnie, bo ej, dzisiaj zobacz, jest mordo, nie wiem czy widzisz, na zegareczku jest idealna pogoda, taką jaką mamy na dworzu, bo 15 za dnia, 8 przy gruncie, no to tak może tak trafi, gdzieś być, lała, może tak być, bo w nocy jak spada na przy gruncie na pewno nie mamy tyle stopni w tym momencie, ale w nocy może być taka temperatura, bo jak spada temperatura do 8-9 w nocy, no to wiadomo, to wychłodzi tą ziemię, więc jest naprawdę tragedia. W dzień na pewno u mnie dzisiaj jest, może nie wiem, czy jest 15, czy jest 16, bo to pada deszcz, to tak w tych granicach, co nie? Mhm. Ale w nocy na pewno może być takie 8 stopni. Chociaż porównując pierwszą noc tutaj u siebie, a nocki w Bytowie, no to nawet tutaj od wczoraj, nie wiadomo od której pada, tak? Bo jak już przyjechałem, to już padało, czy pewnie od rana wczoraj. Mi się wydaje, że od miesiąc temu, jak wyjeżdżałeś, pada. Pewnie, ale nie. Od rana chyba wczoraj zaczęło padać i tak cały czas pada. Albo mocniej, albo lżej. I nawet przez to, że pada ten deszcz, nie jest tak zimno, jak w Bytowie bez deszczu. Tak co można to porównać? Morza to ciągnie, nie? No, ciągnie, jednak po kalesunach ciągnie i to mocno. Najbardziej ciągło w sobotę i nie daj Boże, żeby to się powtórzyło nie szybciej niż w listopadzie, bo jak ja zobaczyłem te 5 stopni w nocy, o północy, to najgorzej co mogło być. No zimny rok się trafił, bo powiem nawet szczerze, że nie pamiętam, kiedy tak mało w spodenkach chodziłem. Bo poprzednich latach, żeby tak było zimno w wakacje. Maj, kwiecień. To już kurde, okres letni się zaczynał, że tak powiem, bo w spodenkach się chodziło na krótki rękaw i wszystko, wiadomo, wieczory kurtki. Ale tutaj żeśmy w czerwcu kurtki na chwilę zostawili, no i co my mieliśmy? Czerwiec, lipiec i sierpień już mamy zimno. U nas od tygodnia ponad to jest tak zimno, że bez kurtki to się nie obejdziesz. Także naprawdę mega, mega zimny rok. I naprawdę tak dawno takiego nie było. Więc ciekawe, jaka to też w tym roku zima nam się
tutaj przytrafi. Ale dobrze, że chociaż pogoda w farmingu nam dopisuje. Kiedyś, pamiętam, mieliśmy bardzo duży problem z tym. To chyba na poprzednich, na osi nie był problem? Czy tutaj był problem? Ja już nie pamiętam. Wiem, że gdzieś mieliśmy naprawdę ciężko z pogodą. Tutaj często te deszcze nam tak psuły plany, że i nie szło pokosić, i nie szło do traw i wszystkiego. A tak jakoś ostatnio dosyć spoko nam to dopisuje, więc chociaż całe szczęście, że w tym farmingu pogoda jest i możemy se dla was ponagrywać na spokojnie z przodu wesele, jak widzimy. Siodu. Albo i pogrzeb, tylko z tyłu karawana. Nie, raczej karawan. Z tym. Kurde, najgorsze jest to, z tyłu muzeum mówisz, tak? Że tu by trzeba było dali siać. A ja bym też chciał coś dla was innego porobić, żeby nie było, no bo się zanudzita dzisiaj, takie duże pole. Daj Boże. I ja chyba zjadę, zaraz chyba kamień mi pierdolnie i w siewniku się coś urwie prawdopodobnie, bo właśnie pod tak Biedronką. Muszę, nie wiem czy muszę jechać coś tu zrobić, tak, tak, prawdopodobnie musimy zjeżdżać na warsztat za chwilę. Więc... Powor trzeba lecieć. Trzeba będzie dokuńczać to, tak, ten za mną, nie idzie, nie idzie, to się, pcho, wszystko, to jest za mokro i... Boś. Nie, to trzeba... Na dołku pewnie zaraz trzeba dreny kopać. To trzeba zjechać i jedzim tak to gruberować, by nie było, bo to... Gruberował Kacper Pole, będzie proso. Dej, Panie Boże, żeby tak było. Chcesz proso? Dobra. Jest chyba tutaj. Proso? Nie, nie ma chyba proso. Mówisz, że jest proso? Adim coś tam, fingers. Fingers. Nie ma fingers, nie ma prosa niestety, Mordo, to nie ta seria chyba. No to sobie przepraszam bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich bardzo mocno. To trzeba tak się rozejrzeć, bo tak patrzę teraz tam na tą moją przejściówkę, no nic, nic, no przejściówka już tak... No stoi i nie wiem czy już nie przyzerniała, że będzie ciężko kawałek zdjąć od tego, od paszowozu. No tak szczerze, no robimy tylko na dwa ciągniki. To są ile masz ciągników? Tyż masz trzy, nie? Zależy ile chcesz, mogę mieć więcej. Ja, no trzy, no. Trzy masz też, no także ja mówię, kurde, Boże. Tutaj no 60 oczywiście zostaje, bo ona do tego paszowozu pasuje idealnie, czy to tam do kolejnego paszowozu też będzie pasowała, naprawdę dość spoko, ale kurczę, tutaj powiem wam szczerze, że przydałoby się coś właśnie już myśleć na zaś, bo już to kolejny ciągnik wydaje mi się, że tutaj by siadł. Znaczy najpierw skupię się prawdopodobnie w tym sezonie, bo no, mamy wiosnę, ja zaraz muszę naciumciać naprawdę sporo siana na kombajn, więc dopiero gdy prawdopodobnie pozbędziemy się kombajnu, to wtedy będziemy mogli sobie działać. No to niby zostało mi jeszcze 10 minut siewu, ale powiem wam, nie chcę tego dokuńczać, co przyjadę na spokojnie internacjonal, żeby nikt nie zarypał. Daj Panie Boże, tu i tak muszę zobaczyć, co przyjechać siać. Czy ja mogę soję? Czy ja mogę soję siać tym? Mogę siać soję, więc spoko. Także prawdopodobnie ja tutaj sobie jeszcze wpadnę z uprawą, zanim będę wyjeżdżał z gospodarstwa i przyjadę sobie tutaj dosiać. Kurde, mogę przejechać tam koło mojej tej dzierżawy, bo jest taki cholerny wyjazdek. To ze dwie przyczepy trzeba będzie przyjechać. Pomyśl sobie, ile ja raz już stamtąd wyjeżdżałem i nie raz się na tira nadziałem. Myślałem, że więcej tędy właśnie jeździć. Nie, wiesz co, no to zależało, bo... Gdzie skończyłeś, nie? Tak, bo jak skończyłem, to mi się nie chciało wracać. Ale no ciężko tam wyjechać. Moim zdaniem o wiele ciężej wjechać niż wyjechać. O wiele ciężej wyjechać. Wyjechać. No to tak, bo wjechać no to wiadomo, sobie wyhamujesz, na spokojnie zjedzie, a tu musisz, kurde, jak samochód jedzie czy coś, no to tak... A tym bardziej, że tam ciężko nie widać, jeżeli się jedzie w kabinie oczywiście. Tak, no ja jeżdżę, dzisiaj naprawdę długo jeżdżę w kabinie, mam nadzieję, że nie jesteście źli, ale przy free tracku to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Fajnie, dobra, fajnie, podjedziemy sobie pod warsztat. Co mi tu trafnęło, kurna dziot. Nie wiem, będzie chce później to rozbijać, mówię, szkoda czasu, no noc jest długa. A noc taka nie czarna, jeszcze, czarna! Jeszcze krótkie, więc tu się będzie działało. Ja chyba nową serię muzyczną zdrowie na tym. Tak, na YouTube. Kanał DJ-owski tutaj piosenki tak. Bez praw autorskich. O, widzisz? To? Chłopie, jaka nazwa jak kanału! Jak ty jesteś Kacper DJ-owski? Ja pierdzielę piosenki bez praw autorskich. Kurde, chłopie, no to jest elegancja. Już mam tytuł na nowy kanał. Ja nie może, żeby ci tak poszło. Daj Boże. Ale pozdrawiam serdecznie już. I teraz taka reklama. Już niedługo na moim kanale wleci nowy set. Zapraszam serdecznie. Jest spoko, naprawdę. DJ Adam, in the mix. No, in the mix.
17:17, jakby się ktoś pytał. Pozdrawiam. 15:30, dokładnie. Także sąsiad tutaj naprawdę daleko, widać, ode mnie mieszka, to już inny czas. Tak, u mnie jest inna strefa czasowa, bo u mnie ciepli jest. Ja mam te afrykańskie wyże tutaj nad sobą. Wyżej to ty jesteś, dobra. Podczepiony agregat jest i se fajnie, bo pogruberuję, bo w tamtym sezonie no, to jest szybka akcja. Pamiętacie, kupiłem grubera i kurna dziad, nie było kiedy pogruberować. No a dzisiaj chociaż przynajmniej tą połówkę czasu se okay, no jest, przy większych maszynach będzie ciekawie tutaj z wyjazdem. Ale to już przy większych maszynach raczej będziemy mieli tam przejazd. Kukurydza, tak właśnie, a propos kukurydzy. Ubita. Dobra, nie pokazuje, 162 tony było. Także moim zdaniem naprawdę spoko. Bo dość fajnie, żeśmy tego naciorali. Tutaj nie muszę w ogóle myśleć o kukurydzy na kiszoneczkę. Czekajcie, ja też bym nie myślał. Dobrze, bo powiem wam, GPS-a sobie ustawią. Jest, 3-metrowego i ja i do siewnika, i do wszystkiego mi to ino pasuje. A dzisiaj koło domku pogruberować sobie naprawdę fajnie. Bo dość spoko klimat, naprawdę nie mogę się... Aha, tutaj 2 hektary zbronowałem właśnie w tym momencie. Tych żniw, bo tutaj naprawdę żniwka konkrecik. Z jednej strony mógłbym popatrzeć, czy tu czasami nie bezpośrednio powinienem wjeżdżać i siać. Teraz to tak kurde dopiero mi to w głowę gdzieś naszło. Ale dobra, jak już żeśma się podpili w tym gruber, szerokie te brony. To już będziemy tak działać, najwyżej siewy rzepaku sobie nagramy. I tyle. Bo ja tak wprawdzie to nie muszę tutaj coś mega tu ogarniać, bo żeby to szybciej było, jak i tak robię zaraz w kółko będę, to poprzeciąg może być duży. Ja później sobie będę go robił. Ale zobaczcie, przynajmniej przy gruberowaniu mówię, fajna robótka, bo mówię, tu zboże po zbożu, no kurde, się zastanawiam, zobaczymy, może by tu jakaś soja pasowała, coś tam zboże będę miał, o Boże, sąsiad jedzie. Przebronować ci? Nie, 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 daj Boże, byś ty nie zahaczył, kurde, jak one, myślałem, że one się... One są bardzo szerokie, no. One są bardzo szerokie, ja na tym, bardziej jak mnie mijało ten, 2 samochody, to musiałem zjechać na pobocze, się zatrzymać, bo po chłopach by było, co nie? Brunkami tu zaciągnąć za gruberem może. Tak, dobra już. Byś orał, to mocno zabronował to podobie. I o, pierona, urwany talerz. Nie, tu ten, bo tam jest taki pod spodem wylany cement i dlatego. Ja kurwa, talerza bocznego tutaj. Ładny ten gruber, taki boży. O, i tu będę miał odcięcie zaraz, bardzo fajne, ale tutaj kurczę. Weź sąsiad, bo mi powietrze psujesz. Nara. Nara. Trzymaj się, pozdrów, wiesz. Się ta Białoruśka nie oboliła. Kiedy kierowiec? To 20 lat. A szkoda, bo... Jak drugą gospodarkę po PGR-ze kupię. Tu po Andrzejku, tu po lewej stronie u mnie. Ja sobie chyba ją kupię, to będę maszynę stacjonował, nie, tak, bo... Tak jak już mówiłem, to jest ostatni sprzęt ruski. Może kiedyś kierowiec wpadnie, tak dla beki. Ale tak jak mówię, to już będzie dla 200 hektarów. Dla beki wyjebać go gdzieś jak za zakrycie, nie? Także tutaj tak. Tak, będę miał 200 hektarów, będzie mi się nudzić i nie będę miał na co pieniędzy wydawać. Ale ogółem, tak jak mówię, no to już jest ostatni ruski sprzęt. Co się miałem pobawić, to się pobawiłem, teraz czas na coś nowoczesnego. Coś porządnego, no coś, co trzeba więcej pieniędzy wydać, tak? I no, większy komfort będzie. No u mnie jest komfort, jak ta lala GPS też pięknie chodzi, także... Znaczy, no ja nie powiem, bo Białoruśka na pewno długo zostanie, ale... ale myślę, że... pozbędziemy się tutaj czegoś, tylko nie wiem czego. Myślę, że MTZ-a się pozbędziemy, albo on zostanie tylko do tura, a 60-kę się pozbędę. Chociaż nie, no, z jednej strony nie opłaca mi się tu nic pozbywać, tak patrząc teraz. No, nie, kupić czwarty duży ciągnik. Ja dokupuję, bo ja, to jest to, że właśnie tak jak mówię, ja u mnie te ciągniki coś tam jeszcze będą robić, ale potrzebuję jeszcze jednego konia pociągowego, który gdzieś tu mi troszeczkę odciąży John Deere'a, tak? Nie wiem, w jaką markę się pchać, ogólnie mam upatrzony ciągnik, który nie pamiętam, czy miałem w ogóle tej marki jakąś serię. Marka została spokojna. A nie, dobra, miałem. Miałem o, i to w tym. Co to za marka, że ty nawet nie wiesz? Nie, to teraz nie mogę w głowie szukać, wiesz? Czy ja Walterka i Fend pewnie. No, blisko właśnie Fenda, także. O, proszę bardzo. Raczej powinieneś wiedzieć, o co chodzi. A mówię, kurde, bo naprawdę bardzo fajny wyszedł. Taki starszy, ale potężny, przepotężny, wręcz bym powiedział, ten ciągnik. Więc tutaj naprawdę. A co do, przepotężnych starych ciągników, wracając tutaj od ciebie. Naprawdę tam w okolicach mega dużo starych, takich mało znanych ciągników jeździło.
Na przykład mega mi się podobał Ford, ale to tak odwalony, że aż byłem w szoku. Stary Massey, jeden stary ze starszych... Stary Dobby, stary Fendt, mówię, jest kilka takich starych ciągników, no, które jak są odwalone, I nie powiem, ale gdyby ktoś w końcu zrobił taką odwaloną renówkę, taką starą, piękną renówkę, dobrze zrobioną, to sam bym sobie ją wziął. O renówkę, bo... to nie, trujecie od początku chyba serii o renówkę. Jo, bo ona, to, no, to co wczoraj widziałem, to byłem też w szoku, co nie? No chłop wyjeżdża z dwiema przyczepami renówką, no taka była piękna. No jakby ją normalnie co spod igły wyhaczył. No niestety, no ale co, Renia? Renia kurwa. Tamta nie, nie, ta duża renówka to chyba ten, ta duża renówka to ona ma chyba od 150 do 220, czy tam od 180 do 200, jakoś tak. Nie wiem, bo żaby mi strzeczą nie mogę myśleć. Musi ta mnie napisać, bo ja nie kojarzę tego znaczeń tych wszystkich, jak tam w renówkach to jest, bo mówię, renówką to tam może z raz w życiu się przejechałem i kilka razy w życiu na oczy widziałem, tak, renówkę. Powiem się, tak, bo i tak nie wiem, co robić zbytnio. No. Proszę zobaczyć, czy coś w ogóle się w życiu zmieniło tutaj. Także tutaj myślę, że te większe renie to tam od 180 do 220 chyba dojdą, ta największa renia. Chyba, że ta największa to jest, kurde, ta do 155 koni chyba, jakoś tak. Więc, kurde, wtedy by było słabo. No bo niestety u mnie renówka już się nie przyda tako, bo jak sami dobrze wiecie, no tu już John Deere będzie 140 koni miał. Mhm. No ale nie, teraz mnie ogółem zaciekawiło to, czy coś wyszło, więc jeżeli chodzi o renówki. Ja coś bym chciał takiego, kurde, ala... Stary Fendt, ten to jest faworyt, coś takiego wiecie, ja uwielbiam chłopaki jak przyjeżdżałem na Kisionki i oni tymi faworytkami starymi, no to jest Porsche, coś pięknego. Wiem, że jest taki jeden fajnie zrobiony. Ja, one są około 110 koni wzwyż, co nie? No tak, ale ja mówię, poczekaj, faworyt... Ja mówię o renówce w końcu. A, o renówce, no. A ja teraz jeszcze chciałem powiedzieć na temat właśnie tego Fendziora, kurde, to jest... Jak? No tutaj patrzę jedną. Patrzę jedną renówkę, co ma V-Maxa nawet 180 koni. I całkiem spoko wygląda, ale... International ten duży mi się marzy, nie tutaj na tą serię. Także nie wiem, może by była taka wymiana, że byśmy właśnie tutaj Intera sprzedali tego małego i zakupili tego większego, a Tura by się dosadziło właśnie do John Deere'a, tak jak żeśmy to kiedyś rozkminiali. Może by nie było, że się nie rozwijamy, myślałem, że będzie to wszystko dłużej, ale no jak mamy teraz troszeczkę zapierdzielać, to też nie wiadomo ile ten John Deere u mnie na gospodarce nie będzie prawdopodobnie, gdzieś on tam prawdopodobnie lekką ikoną serii zostanie, bo wydaje mi się, że później przy zwiększeniu tutaj wszystkiego u mnie w gospodarstwie, to do paszowozu do Tura to będzie idealny ciągnik, więc który zostanie zamiast takiej 60, która pełni teraz tą rolę. Więc wydaje mi się, że to naprawdę dość fajnie może współgrać. Możecie podać coś, co byście chcieli zobaczyć tutaj. Ja mówię, teraz byłbym za czymś używanym, bo nie chcę też, żeby od razu ta seria poszła w takie nowoczesne maszyny. Chciałbym jakąś, mówię, coś a la Fendt, a la Case, właśnie Mass Ferguson, to takie te starsze rakiety takie, no myślę, że mega by pasowały. Fordów niestety nie ma takich fajnie zrobionych, są, ale te mniejsze... Jedna rzecz mi się spodobała i chyba będę musiał przetestować za niedługo. Jaki kolor? Kolor? Nie powiem, bo będziesz wiedział. Bo jest porąbany, więc... Porąbany. Bo... O, kierowiec! To kierowiec, co ci chodziło, czy co? Nie. Ale zauważyłem kierowiec właśnie. No nie, że taki ładny kierowiec jest. No, to jest wszystko ładne. O, dobra. Ale fajnie, bo piękny. Mam 30... Kurde, na upartego? No nie wiedziałem, ile mi zajmie tutaj to gruberowanie. Mogłem zrobić tak, że jadę najpierw tutaj. To by nie było głupie. Jadę tutaj, robię gruberowanie. Przyjadę, rozpinam się, biorę siemnik, sieję do końca odcinka. Mogłem tak zrobić z jednej strony. Myślałem, że troszeczkę szybciej te siewy mi tam pójdą. Nie wiem czemu, ale chciałbym zrobić taki powrót do przeszłości. Powrót do przeszłości? No. Zakupić tego. No. 19. A jak widzę, że już znasz mnie. No ja tutaj naprawdę, my mamy teraz na od biedaka do kozaka po remoncie 6 i 4. Czwórka jest taką rakietą, że mi się mózg lasuje. Ja dawno ładniejszego ciągnika nie widziałem. Prawdopodobnie to w odcinku z od biedaka do kozaka teraz powiem, bo na początku będę miał obydwa te ciągniki ustawione. Na start odcinka był już odcinek przed tym, jak nagrywamy. Mam już tamten gotowy. I no zostało mi nagrać po prostu, bo mam przygotowany, czekam na Bronka i żeby później
później YouTube go też pozwoli wydać. Także nie wiem, czy tamte będzie pierwszy, czy nie. Ale na początku odcinka mam je dwa ustawione. Wpadnijcie sobie je zobaczyć, jeżeli ten odcinek już jest, był, a nie widzieliście. Bo naprawdę no, jest taką rakietą, że marzyłby mi się nawet tutaj na tej serii właśnie taki, nie dziadek, dziadek. Daj Boże, są pomysły. Ale ja ogólnie pamiętam wasze komentarze i to wszystko, no i też bardzo dużo ludzi, że jeżeli nie biorę tej renówki, bym wziął ZTS-a. No i ten ZTS, nie ukrywam, no jest fajną maszyną. I teraz taki kurde porządny ZTS-ik jakbym kupił, no ale to by musiało być w najbliższym sezonie, żebym po prostu miał dwa ciągniki takie po 150 koni, mniej więcej, dzięki czemu tutaj będę mógł sobie tymi samymi maszynami działać, tylko wiadomo, jeden będzie robił to, drugi to i w ogóle, więc naprawdę spoko, nawet na takie, wiecie co, głupie, jak ja to mówię, takie głupie dwa sezony, żeby taki ZTS używany sobie wpadł, wydaje mi się, żeby było naprawdę, naprawdę... Chyba, że za niego dużo nie wydasz, to nie? No właśnie, dlatego też myślę, że spoko, bo tak sobie teraz, wiecie co, gdzieś tam w głowę zachodzi mi, bo będę kupował przyczepy w tym sezonie i to wszystko, więc taki ZTS z przyczepami na żniwkach i z takimi kozackimi dźwiękami, no, mogłoby się podziać, jak sąsiad by wtedy 19 jeszcze kupił, no to naprawdę... Znaczy ja mam na oku dwa modele w tym momencie, które chciałbym sobie sprawdzić i też zobaczyć, które będzie mi tu pasowało do mojej gospodarki i myślę, że to sprawdzę. No jak już dobrze wiecie, po moim podnieceniu to będzie 19, drugiego dowiecie się kiedyś tam z czasem. W przyszłości. Dobra, my sobie mamy tą chwilę. Ale jest fajnie. Ogólnie sąsiad jeszcze tak na szybkości. Ile ci zostało do zasiania pól? Oj, pól do zasiania, tam soja, o Jezu, czemu to tak dziwnie jedzie? Aha, no dobra, driftuję sobie trochę taczką, nie szkodzi. Pól do zasiania mi zostało raz, dwa, trzy. Gitara, a ja mi dwa, więc dobrze. Ja coś ci tam mam siać? Jeszcze nie. Kukurydzę coś w tym stylu związane. Ale ty kukurydzę przemisiałeś już, tak? No nie wiem, czy ty jeszcze tam potrzebujesz, to jakiś słonecznik, nie wiem, coś. Gitara. Może. Jo, nie. Takich rzeczy nie bawię się. Kukurydza jest zasiana, to najważniejsze, bo już teraz aż taki mętlik w głowie miałem, czy ja wszystko dobrze posiałem. Zostały mi dwa cudowne pola, Boże, i te dwa pola będą zasiane. Serio? Nie chcę mi na taczkę wsypać? Na taczkę. Mi siada to na taczkach, zaraz wywiozą. Zastanawiam się, co ja tutaj miał ogarnąć. Ja pierdzielę, człowiek chce sobie fajną akcję zrobić. Chuj, oni takie mody robią, że to kurwa nie działa. O, taczka jeszcze 360 wywinęła. Dobrze. Jak tą taczkę teraz napełnić? Ktoś mi powie? Ładowarką? Nie wiem. Ładowarką taczkę. Ja sobie dopełnię tego. Dopełnię sobie wiadro. Ja sobie z tym wiadrem pójdę. I naszym kurkom tutaj. Dosypiemy. Okej, fajnie. Ładnie jeszcze posprzątamy. Ogólnie one mają tutaj i tak dosyć dużo. Na zaś obornik tu jest. O, jest okej. Na miejscu jest. W moim ogródeczku rośnie pietruszka. No, także bardzo, bardzo fajnie. I tym pięknym oto akcencikiem się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Że dosyć w miarę fajnie szybko wyjdzie. Dzięki wielkie za uwagę. Na razie strzała i trzymajcie się. Cześć. Bye-bye.